Witam ponownie po dłuższym takim rozstaniu z Assassinem. No ale przyszła część, w sumie patch 1.2.0 i mamy zadanie takie zaginieni drengarze. Oczywiście chodzi o Ragnara Lodbrok i tutaj będziemy spróbować się udać do z tym zadaniem, aby zdobyć albo go uratować, albo zobaczyć, w sumie zobaczyć, co się z nim stało. Więc serdecznie zapraszam do poszukiwania ostatniego z drengarów Ragnara Lodbroka. This pit. It fits the description in the letter about Ragnar Lothbrok. There is the cage that held him. The site abandoned, a
Sith used once for a ritual, and never again. Here, this is the place where Ragnar Lothbrok met his end. He must have been naked and bloodied, every drop draining into the pit. This supreme Drengo of all men, now King Aelys Price. I have seen this day 1,000 times! Baldur keeps a cup of mead for me. I welcome my entry into the land of champions. Mocked, ridiculed, humiliated. His honor did not budge. Dragged by cowards, thrown to snakes. They were more afraid than him. I face death with a thirst on my lips! My reputation cannot be unwritten! Inscribed on the hearts of those who fought beside me. Set upon by venomous snakes, he stood and spoke with honor and spine, for all who live their lives for glory alone. Oh, how the young pigs would grunt if they knew how this old boar suffered. You will meet them, Ale. One day, they will come. His men came too late to save him. Those who fought for him, they loved him dearly. Their oaths, unbreakable. I have sent your Drenge to meet you, Great King. You will be with them once again. There, where he fell, something glints in the soil. There's something in this pit. Something left behind. Ragnar's dagger. A fine sea axe of Damascus steel. No i po takim krótkim zadaniu mamy zakończonym. Mamy oczywiście, tutaj dostajemy miecz, w sumie sztylet, nie miecz. Jak to wygląda, sztylet, zaraz sprawdzimy. I mamy sztylet doskonałej jakości, który przy zabójstwie detonuje bombę dymną. Także drugi sztylet do zrobienia i bardzo, bardzo dobry. Więc myślę, że dalej walka sztyletami w tejże będzie, jakby to powiedzieć, priorytetem niż miecz z młotem. No ale zobaczymy, dla zabawy możemy to zrobić. To tyle w tym odcinku, taki szybki epizod, żeby sprawdzić w sumie, jak to dalej tutaj w tym Assassinie jest, czy są bugi, czy nie ma bugów, także zapraszam na nowe odcinki, czyli już nowych. Mamy zadanie jedno doszło nam, czyli rzeka do najechania, epizody, więc powoli będziemy wykonywać. Także mówię, to tyle, zapraszam na dalsze, trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.